Dzień dobry, Julia Lis. Zapraszam Państwa na poniedziałkowe wydarzenia Telewizji Zabrze. W Zabrzu wmurowano pierwsze w województwie śląskim sztolpersztajny. Przyszłość dzisiejsza ma charakter prywatny. Została zorganizowana z inicjatywy rodziny, członków rodziny Herzbergów, którzy na dzisiejszą uroczystość przyjechali z różnych krajów. Przy wejściu do kamienicy przy ulicy Wolności 321 krewni rodziny Herzbergów uczestniczyli we wmurowaniu pomników pamięci, czyli czterech betonowych kostek zwanych sztolpersztejnami. Te cztery 10-centymetrowej długości, 10 na 10 centymetrów kostki z wypisanymi imieniem i nazwiskiem, myślę, że będą bardzo dobrą lekcją edukacyjną, przypominającym o tym, że w Zabrzu mieszkali Żydzi, protestanci, katolicy, ale niektórzy z tych mieszkańców byli tylko za swoje pochodzenie narażeni na zagładę, na likwidację. Pomniki pamięci umieszcza się przed domami, w których w momencie deportacji mieszkali Żydzi. Kamienie przy ulicy Wolności zostały poświęcone Margarecie, Oskarowi, Hansowi i Francowi Herzberg. To wszystko się zaczyna od Hermana Herzberga, który w Zaborzu założył sklep, dom towarowy. Miał dwie żony, łącznie aż 20 dzieci. Wśród nich był Oskar Gustaw, któremu i jego żonie Margaretę z domu Schlesinger te kamienie są poświęcone, dlatego że jakby później przeprowadzili się do kamienicy przy dzisiejszej Wolności 321, do kamienicy, przed którą stoimy, i z tej kamienicy zostali wywiezieni do Auschwitz i zamordowani. Mieli dwóch synów i dwa kolejne sztolpersztajny są poświęcone im. Wprawdzie oni przeżyli, ale też mieszkali, także jak widać inicjatywa ta, która jakby pierwotnie chyba była tylko i wyłącznie poświęcona zamordowanym, również upamiętnia w tej chwili osoby, które gdzieś w tym konkretnym miejscu mieszkały. To jest niesamowicie ważne. To jest rodzaj pamięci ludzi, którzy tutaj mieszkali. Oni mieli życie. Nie mają żadnego grobu, bo zostali zamordowani w Auschwitz. Mowa o moich dziadkach. My pamiętaliśmy o nich bez nagrobków. Mój tata dorastał w tym mieszkaniu. Nie możemy wejść do środka. A chciałabym bardzo, żeby zobaczyć, gdzie dorastał jako mały chłopiec. To jest niesamowicie ważne. Nie tylko dla mnie, ale także dla ludzi, którzy tu żyją. To jest kawałek historii w Zabrzu. Wmurowanie tych tak naprawdę symboli ma pokazywać młodym tutaj u nas w Zabrzu, że ta historia była, i tak naprawdę tworzyli ją ludzie. Ludzie, którzy mieszkali właśnie w tej kamienicy. Jesteśmy obok też pierwszego liceum ogólnokształcącego i wiele młodzieży tędy pójdzie jutro, pojutrze i będzie mogło się zastanowić, jaka była ta historia, co tu się wydarzyło i jak kiedyś wyglądało nasze miasto. Sztolpersztajny wmurował pomysłodawca i twórca Gunter Demnig. Dużo imion oraz nazwisk zostało zapomnianych. Wpadłem na pomysł, żeby je z powrotem przypomnieć. Pierwszym pomysłem były tabliczki w ścianie, ale społeczność żydowska powiedziała mi: zapomnij o tym. 80-90% to domy prywatne. I wtedy przyszła myśl, żeby stworzyć coś koło tych domów, w zasięgu wzroku i w otwartej przestrzeni. I kiedy chcesz przeczytać, czegoś się dowiedzieć, musisz się tylko pochylić. Zabrzańskie sztolpersztajny powiększyło grono ponad 100 tysięcy tego typu kamieni, które znajdują się w różnych zakątkach Europy. Działkowcy mieli okazję do integracji i wspólnego biesiadowania podczas obchodów setnych urodzin rodzinnych ogrodów działkowych Biała Róża w Zabrzu. Jeden z najstarszych rodzinnych ogrodów działkowych w Zabrzu, Biała Róża, obchodził swoje stulecie. Ogród swoje istnienie rozpoczął w 1923 roku. W tej chwili jesteśmy już ogrodem na miarę XXI wieku. Mamy wszystkie możliwe udogodnienia, z których działkowcy mogą korzystać.
ale przede wszystkim mamy fantastycznych ludzi, którzy to uprawiają i potrafią zachować tą, no, te, na dzień dzisiejszy stuletnią tradycję. Urodziny ogrodu były połączone z okręgowymi obchodami Dnia Działkowca. Z tej okazji na uroczystości byli obecni między innymi przedstawiciele z różnych delegatur i ogrodów działkowych. Okręg Śląski zawsze był na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o udział w konkursach krajowych, udział w ogóle w życiu związku. Jesteśmy największym okręgiem, także tutaj mamy na terenie naszego okręgu mamy 592 ogrody, mamy 870 terenów, na których pracują 91 800 działkowców, rodzin działkowych, także w sumie jest nas bardzo dużo, którzy zajmują się tym ogrodnictwem działkowym. Podczas obchodów wręczono odznaczenia związkowe i jubileuszowe puchary. Rozstrzygnięto także konkurs na najpiękniejszą działkę roku oraz rodzinny ogród działkowy. To jest ważne wyróżnienie. Po prostu chodzi o to, że mój ogród też jest wyróżniony. Dbam o ogród, mam ładny i też działam w zarządzie Rodwiśnia. Także już ponad 15 lat mam działkę i jestem bardzo zadowolony, że zostałem odznaczony. To jest tak po kolei, jest brązowa, później jest srebrna, no teraz przyszedł czas na złotą. To jest takim, no, rzeczywiście dużym zaskoczeniem, bo jak miałem zaproszenie, to było to po prostu napisane, że to jest wyróżnienie, więc myślałem, że to tam jakieś wyróżnienie za tą długoletnią po prostu pracę na tych ogródkach działkowych, ale okazuje się, że no co tak fajnie. No i rzeczywiście, no spełnieniem takich po prostu, no dużego tego nakładu sił na tych ogródkach, gdzieś tam pracy, takiego podejścia do tego wszystkiego, więc tak człowiek się cieszy. W Zabrzu mamy 30 ogrodów działkowych. Biała Róża w tym roku obchodzi stulecie. No myślę, że jeśli ktoś zamknie oczy i pomyśli, to zobaczy ogrom pracy, jaką ogrodnicy, działkowcy wnoszą w upiększanie Zabrza. Może oni koncentrują się na swojej działce, ale suma tego działania daje przepiękny obraz w Zabrzu. W tych ogrodach działkowych uprawiają plony od marchewki po pietruszkę i tutaj się też integrują, bo to jest dla nas bardzo ważne, że możemy zapewnić właśnie działkowcom i nie tylko działkowcom, ale naszym mieszkańcom takie właśnie miejsca, gdzie mogą się spotkać i gdzie mogą mile spędzić czas. I to czas na łonie natury, niekiedy w samym sercu miasta. My jesteśmy ogrodami otwartymi, więc zapraszamy też mieszkańców na spacery, a w związku z tym unowocześniamy naszą infrastrukturę ogrodową, gdzie tworzymy ścieżki edukacyjne, gdzie można zapoznać się z tematyką motyle, ptaki, czy też różne kwiaty, które są na naszych działkach, ale również wypoczynek. Mamy stawy, mamy place zabaw i staramy się, żeby te ogrody właśnie spełniały taką rolę dla społeczności naszej tutaj lokalnej. Trwa głosowanie w ramach 10. edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku miasto przeznaczyło na ten cel ponad 6 milionów złotych. W ramach 10. edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego pozytywną ocenę przeszło aż 79 wniosków. Dzisiaj rozpoczyna się głosowanie, w którym każdy mieszkaniec Zabrza będzie mógł oddać swój głos na wybrany projekt. Tym razem pozytywną ocenę uzyskało aż 7 projektów ogólnomiejskich oraz 72 projekty dzielnicowe. W celu wzięcia udziału w głosowaniu należy podać swoje dane oraz złożyć oświadczenie o zgodzie na procedowanie zgodnie z regulaminem. Mieszkańcy, którzy chcą zagłosować przez internet, będą zobowiązani podać swój numer telefonu lub adres mailowy, na który przyjdzie kod identyfikacyjny, który należy wpisać w formularzu. Głosowanie potrwa do 28 września, a ogłoszenie wyników nastąpi już 12 października 2023 roku. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.